Dzień dobry Państwu, dziś Studio Telewizji Kujawy, witamy Marka Wojtkowskiego, nowego prezydenta Włocławka, witam Panie Prezydencie. Dzień dobry Pani Redaktor, dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Prezydenta oficjalnie od poniedziałku, tak? Tak Szanowni Państwo, Pani Redaktor, wszystko wskazuje, że w, w, przepraszam, w poniedziałek o godzinie 9 odbędzie się zaprzysiężenie, no i wtedy rzeczywiście będę mógł objąć już formalnie obowiązki. Wejdzie Pan do gabinetu i co? <gry> tak, no wejdę do gabinetu i co to jest bardzo dobre pytanie. Muszę się przede wszystkim zmierzyć z tym wszystkim. E, myślę, że wcześniej jeszcze odbędę spotkanie z parlamentarzystami, bo których też będę chciał zaprosić, bo. Chciałbym, żeby też parlamentarzyści mocno się włączali tutaj w, nasz, w życie naszego miasta. Nie mówię tylko o naszych parlamenta, parlamentarzystach lokalnych, ale również e, tych, którzy e, reprezentują nasz cały okręg e, wyborczy włocławsko-toruński. Także pewnie pan marszałek Całbecki, także będę się chciał jeszcze chwilę z nimi spotkać, no i później oczywiście siadam, no i trzeba będzie się zmierzyć przede wszystkim z wyzwaniem, bo to jest ogromne wyzwanie, jak Państwo doskonale wiedzą, jest to koniec roku, więc trzeba będzie... No właśnie będzie... ten czas również jest taki dosyć... Napięty, Napięty, tak, w tej chwili, bo przede wszystkim to jest kwestia budżetu. Trzeba będzie bardzo szybko podjąć pracę nad budżetem. Bo rozumiem, że ten projekt, który został opracowany, nie będzie realizowany. Będzie pan chciał swój własny budżet Znaczy, tam. szanowni państwo, w tej chwili już nie ma czasu na to, żeby tam ewentualnie jakieś wielkie zmiany dokonywać, ale na pewno y, dokonamy kilku y, korekt w tym budżecie, bo już dzisiaj na ten temat żeśmy wstępnie y, rozmawiali. Tam i kilka rzeczy się oczywiście oczywiście nie podoba i no oczywiście trzeba to procedować, przeprocedować przez radę miasta. No i oczywiście na no jak wiemy, już problemów są. być nie powinna. Nie powinno być, tak? Mhm. Rzeczywiście, mam nadzieję, że nie powinno być problemów. Udało się zbudować stabilną większość. Mam nadzieję, że również opozycja w taki sposób bardzo aktywny, czynny włączy się też. Nie mówię, że w pracę Rady Miasta, bo jest to naturalne, ale również będę chciał. Zaproponować opozycji, pan opozycji. Jak najbardziej. Oczywiście zawsze to robiłem. Zresztą państwo nie znają moje usposobienie. Nie ja zamierza odsuwać pana nie, 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 absolutnie nie, absolutnie nie. Ja na ludzi się nie obrażam. W tej chwili. Już chcę powiedzieć to z całą mocą. Minęły, minęły emocje kampanii wyborczej, które zawsze rządzą się określonymi swoimi prawami. A teraz, natomiast teraz przystępujemy do pracy, będę chciał korzystać z doświadczenia wszystkich i radnych koalicyjnych i opozycyjnych, również z doświadczenia byłych prezydentów, bo taką formułę również przygotowuję, że będę chciał zaprosić do współpracy nie, nie tylko ostatniego prezydenta, ale również i wcześniej mniejszych prezydentów naszego miasta, bo myślę, że każdy coś tam pozytywnego w swojej kadencji dokonał i każdemu należy się szacunek. Ja też chciałbym kiedyś po upływie mojej kadencji czy moich kadencji prezydenta miasta, też chciałbym, żebym został w jakiś sposób dowartościowany, zauważony, żeby mój dorobek też został zauważony i będę chciał w ten sposób też zaprosić byłych prezydentów do współpracy, bo myślę, że powinniśmy zacząć budować taką pozytywną tradycję naszego miasta. Nie chcę powiedzieć, że tej tradycji nie ma, prawda, ale chociażby tutaj w kwestii poszanowania swoich następców, władz publicznych. Y tych ludzi, którzy pełnili ważne, odpowiedzialne funkcje i w mieście, i funkcje parlamentarne. Na tym też polega budowanie pewnego prestiżu, dumy z miasta. To jest jeden też z moich takich, może nie tak istotnych priorytetów, ale też będę chciał go zrealizować. Pański wynik wyborczy, doskonały wynik wyborczy, świadczy o tym, że mocno rozbudził Pan oczekiwania Włocławia. Sporo Pan obiecał. Nadal jest Pan przekonany, że te wszystkie obietnice uda się zrealizować? Jestem przekonany. Oczywiście to nie były tylko czcze obietnice. Wszystko oczywiście było poparte określonymi przemyśleniami. Ja napisałem w swoim programie wyborczym, że to nie jest program tylko na jedną na kadencję, lata, na... ale przedłużyłem go do 2020 roku z naturalnych oczywiście pobudek i przyczyn, ponieważ mamy taką perspektywę finansową i oczywiście będę chciał go zrealizować. Nie, mów, nie chcę też powiedzieć i od, od razu, też wskazać terminów, Prawda, takich bardzo konkretnych, ale y, będę się przyglądał poszczególnym y, dziedzinom funkcjonowania miasta, krok po kroku, małymi kroczkami, bez żadnych zbędnych rewolucji, ale oczywiście ten program y, będziemy y, jak najbardziej realizować w 100%, nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Panie Prezydencie, mówił Pan o tym, że będzie się Pan przyglądał. Jak długo potrwa właśnie ten okres takiej analizy, spokojnego przyglądania się sytuacji zastanej? A kiedy możemy się spodziewać rzeczywiście już jakichś konkretnych, nowych kroków? Panie Redaktor, więc ja... Daje sobie, powiedzmy, jakieś te 100 dni, bo to tak rzeczywiście jest utarte, że te 100 dni trzeba wejść w obowiązki, bo to jest, proszę Państwa, miasto ponad 100 tysięczne, prawda, z określoną liczbą wydziałów, instytucji miejskich, spółek i tak dalej. To są określone problemy, które trzeba będzie rozwiązywać, więc daje sobie te 100 dni na zapoznanie się. Aczkolwiek myślę, że już pierwsze jakieś takie działania moje programowe rozpocznę w nowym 2000. 15 roku. To, o czym mówiłem, między innymi kwestie budowania nowych miejsc pracy, to natychmiast zaczniemy już rozmawiać, bo wiem, że już tam wstępne jakieś deklaracje oczywiście, tak jak wspominałem wcześniej, posiadałem i w nowym roku już będę chciał to wdrażać. Także tutaj się można tego spodziewać. Natomiast pozostałe rzeczy, które nie wymagają oczywiście aż tak pilnych decyzji, no to będziemy rozkładać oczywiście w czasie, bo tak jak powiedziałem, nie chciałbym, żebym był postrzegany, jak wie Pani doskonale, o czym mówię, jak czytam niektóre komentarze, prawda, e, gdzieś tam na portalach internetowych, e, nazwiska, które się e, przewijają, no to naprawdę jestem... No właśnie, nie wiem, kwestie, co o tym myśleć. Nawet, na, na, nawet nie wiem, co o tym myśleć, ale myślę, że media też w jakiś sposób tym e, żyją, ludzie pewnie też się w jakiś sposób tutaj licytują, kto, co, gdzie, tak, za kwestie, kogo. Tak, tych nazwisk, że rzeczywiście ogromne emocje na Giełdzie. Pojawiło się na no, wiele nawet takich y, dość y, z punktu widzenia no, z dziennikarzy niesamowitych nazwisk. Egzotycznych. Egzotyczne. A proszę powiedzieć, kiedy tak naprawdę poznamy pańskich zastępców? Ja myślę, że w następnym tygodniu. Myślę, że w następnym tygodniu. Ja teraz oczywiście, szanowni A państwo... czemu zwleka pan z podaniem tych nazwisk? Nie widzę potrzeby, żebym to w tej chwili robił. Ja w tej chwili jestem, Szanowni Państwo, mam taki status określony prezydenta elekta. Nie jestem zaprzysiężony, więc po prostu wejdę w poniedziałek do mojego gabinetu i w najbliższych dniach należy się spodziewać określonych nominacji, też personalnych. Oczywiście nie ukrywam, że rozmawiam na ten temat z ludźmi, ale i ci ludzie się oczywiście już do tego przygotowują, natomiast nie, ma, nie widzę w tej chwili takiej potrzeby. To nie będą jakieś tam, Szanowni Państwo, też nominacje polityczne, bo, 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 bo chciałbym powiedzmy od tej polityki odejść, o ile to mi się oczywiście uda. Myślę, że wszystko powinno mieć swój czas. Ja muszę sobie to dokładnie przemyśleć, zmierzyć się z tym, więc w następnym tygodniu myślę, że już będą znane pewne personalia. A kiedy poznamy nazwiska nowych prezesów spółek, bo zapowiadał pan zmiany i w statutach i w wynagrodzeniach i oczywiście na stanowiskach prezesów on już nie wyobrażam sobie pracy z dotychczasowymi. Kiedy tutaj te ruchy będą? Proszę też tak tego nie ujmować, że nie wyobrażam sobie pracy z nowymi. Na pewno będziemy przeglądać się sytuacji niektórych spółek miejskich. To nie podlega żadnych wątpliwości. Ja deklarowałem w kampanii, że ograniczymy zarządy na pewno do zarządów jedno osobowych będziemy przyglądać się oczywiście Radom nadzorczym ja nie ukrywam że będę preferował tryb konkursowy przy tego typu nominacjach Myślę, że najbliższy też czas pokaże. Nie chciałbym też oczywiście robić takich pewnych ruchów przed świętami, bo jednak ta atmosfera świąt Bożego Narodzenia też jest dość specyficzna. No tak, specyficzna. Ze wszystkim wesołych świąt. Przede wszystkim oczywiście e, chciałbym wprowadzić spokój, bo w tej chwili wiem, bo docierają do mnie różne sygnały, różni no, no, ludzie dzwonią, ludzie się obawiają, ok, obawiają się, tak, rzeczywiście w urzędzie jest oczywiście wiele emocji. Ja Czyli będę taką chciał... dobrą wiadomość możemy przekazać Pewno do świątnik zagrożony nie będzie. Absolutnie tak? nie, nie ma takiej potrzeby. Ja przede wszystkim na początku, w następnym tygodniu, będę chciał się spotkać ze wszystkimi pracownikami Urzędu Miasta, nie tylko dyrektorami poszczególnych wydziałów, ale z pracownikami Urzędu Miasta. Wszystkimi. Zrobimy takie, przygotujemy takie spotkanie i będę chciał po prostu porozmawiać, przekazać moją koncepcję funkcjonowania urzędu, moją wizję i też przede wszystkim uspokoić ci wszyscy z Państwa którzy dobrze e, pracowali z oddaniem na rzecz miasta, e, jego mieszkańców, mogą naprawdę spać spokojnie, a jestem przekonany, że to jest 99,9 pewnie procenta, także proszę się tutaj nie obawiać niczego i e, proszę spokojnie przygotowywać się m, do świąt i spokojnie wykonywać swoje obowiązki, bo to jest przede wszystkim najważniejsze. A co dla Pana będzie największym wyzwaniem tych najbliższych dni? Szanowni Państwo, no, tych wyzwań jest mnóstwo. Jak ja sobie pomyślę, yy... Za co odpowiada prezydent, mimo że jak Państwo słyszeli, mój poprzednik próbował mnie odpytywać z kompetencji. Oczywiście kompetencje prezydenta doskonale znam, bo studentów przez pięć lat tego uczyłem, więc ale to już abstrahuję od tego, bo kampania się A kiedy zaklęciła. tak do Pana dotarło? Jaką odpowiedzialność będzie Pan miał na swoich? Jak Dzień pan po na Pana barkach. Dzień, Dzień po, po wyborach. wyborach, tak. tak, rzeczywiście, To był ten moment, kiedy obudził się Pan zlany potem pomyślał o jej. ojej. Dokładnie tak. Rzeczywiście wtedy e, przerażony. Niektórzy pewnie by nie powiedzieli, co ja zrobiłem. E, było tak fajnie, a przestało być. Ale nie, szanowni państwo, ja e, już abstrahując i żartując sobie z tego, naprawdę zarządzanie miastem, każdym samorządem jest ogromnym, ogromnym e, wyzwaniem. No, ja byłem świadom, wszystko, prawda? Tak, Ale, dokładnie. No. ja byłem świadom e, tego wszystkiego, czego się m, Podejmuje, ale traktuję to naprawdę jako wielkie wyzwanie i muszę Państwu powiedzieć, że cały czas mimo upływu tych kilku dni, cały czas czuję to brzemię odpowiedzialności gdzieś tam e, na barkach. E, brzemię odpowiedzialności też za głosy, powiedzmy, tych prawie 22 tysięcy Włocławian. Oczywiście jestem z tego niezwykle dumny i, i bardzo dziękuję za no, zaufanie. Włocławianie oczekują zmian, no, podjęli taką decyzję, Dokładnie która jasno tak. wskazuje, że właśnie tak jest. Oczywiście, że tak i myślę, że moja kampania wszystkich Państwa do tego e, przekonała. I jestem przekonany, że, że zrobię wszystko, żeby nie zawieść wielu pokładanych we mnie nadziei, będę pracował z wielkim oddaniem, zaangażowaniem i nie mam takiego charakteru, żeby oczywiście podejmować jakieś takie decyzje niepopularne, są, będą trudne decyzje przede mną, ale na pewno nie będzie się to działo kosztem ludzi, bo od tego jestem, jestem jak najbardziej daleki, także... Tego i za, tego mogę zapewnić o, o tym mogę zapewnić i, i, i obiecać, że, że rzeczywiście e, tych słów będę dotrzymywał. A my zapewniamy, że będziemy się wszystkiemu wnikliwie przyglądać. I właśnie bardzo się z tego cieszę, bo na tym polega rola mediów. Niezależnych, na tym polega też rola opozycji. Także ja liczę się z tym i myślę, że. A będzie jestem... pan miał bardzo merytoryczną opozycję, która tak. o mieście wie Bar niezwykle wszystko, dużo. Wszystko, wszystko. I, i, I bardzo dobrze. I też będę oczekiwał oczywiście pewnych podpowiedzi, krytyki konstruktywnej. Będę starał się tą krytykę oczywiście w dobrym tego słowa znaczeniu y, wykorzystywać. Czyli pracy. wybory oddzielamy grubą kreską, zaczynamy wszystko od nowa. Oddzielamy, Szanowni Państwo, y, grubą kreską emocje na bok. W tej chwili rozpoczynamy y, pracę, ciężką pracę. Y, wszystkich, którzy mają jakieś y, pomysły, oczywiście zapraszam, bo ja mam taką w, y, koncepcję funkcjonowania urzędu y, otwartego. Y, będę chciał troszeczkę ten urząd oczywiście przede wszystkim otworzyć na potrzeby mieszkańców. Sam będę do dyspozycji, będę chciał też stworzyć taką koncepcję, mi zaświtała koncepcja urzędu mobilnego, będę chciał się spotykać z urzędnikami co jakiś czas w poszczególnych dzielnicach, gdy już powołamy rady dzielnicowe, bo to też będę oczywiście chciał zrealizować. Także pomysłów jest bardzo wiele. Myślę, że ta zmiana Włocławkowi była potrzebna, zresztą no wynik pokazał, tak jak pani redaktor powiedziała, że mieszkańcy jej po prostu oczekiwali Wali. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję pani redaktor, i szanowni państwo, jeśli jeszcze pani redaktor mi bardzo pozwoli, proszę. to pragnę państwu serdecznie podziękować za ogromne e, zaufanie, które państwo wyrazili w tych e, wyborach i ja e, przyrzekam, obiecuję, że tego zaufania nie zawiodę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przypomnę, moim państwa gościem był Marek Wojtkowski, od poniedziałku oficjalnie już prezydent Pocowka. Dziękuję pani. Do widzenia.